Dobra, może stać. Zobaczymy, ile procent. Czy już można kombajn zamawiać, czy jeszcze nie? Sześćdziesiątka. Możemy tutaj, żeby nie zginęło. Zobaczymy, ile będzie. Dziewiątka, dziewiątka. No 15:01. No jeszcze jest godzina na polu. Musi stać. Dobra, byłem u kuzyna, plandekę poskładaliśmy. Już boki ma, plandekę ma. Wczoraj nią byliśmy po słomę. No, byliśmy na kilka zestawów, ale między innymi też ona była. Także boków nie miała, żeby snopki powrzucać. To zakładaliśmy boki. Jeszcze jadę do kuzyna po kubotę. Kuzyna D47 przyciągłem. Tylko wysyp zamknąć, tak to jest gotowa. Mam jeszcze na dzisiaj do dyspozycji kubaturą przyczepę podobną do tej od jednego gospodarza i ewentualnie jakby nie stykło, no to mam jeszcze do dyspozycji jedną D55. Pionajki nie wysypię, bo kuzyn akurat klasem jedzie prasować. No to pożyczyłem kubotę, która wysypuje D47. To mogę zapełnić jak na razie tą. I ewentualnie drugą D55. A pionarka i ta druga w stylu pionarki zostaną na żyto. No, jak na razie taki zestaw mam. I zobaczymy, jak to pójdzie. Na kombajn jeszcze chwilę czekam, po 11 koło 12 miał być. Dzisiaj w ogóle mamy 6-8. Tak w ogóle to cześć wam w kolejnym filmie. No, cały dzień w biegu znowu będzie, bo na wieczór zapowiadają deszcz i tak w sumie jak patrzyłem w prognozę co drugi dzień. No to dzisiaj chyba ostatni taki dzwonek, żeby to wszystko wymucić, bo potem znowu będzie padało, to jakoś ziarna się będzie pogarszała. A żyto się na dwie przyczepy załaduje, do kuzyna się uśmiechnę, to mi to wywiezie od razu na młyn. Także jedynie muszę ogarnąć swoją mieszankę dzisiaj. Dobra, dmuchane rozłożyłem. Jeszcze sprawdzę, czy cykłem. Dobra, stronę cykłem. D55. Zamknięta. Worki mamy? Mamy worki. Trochę przy nich to zostało.
nie szkodzi. Ta zamknięta, zamknięta, szczelna, szczelna będzie. A prawie szczelna. Tutaj już muszę trzy wojki wrzucić. Młotek z powrotem koło dmuchawy. Do 60 gdzieś nie wrzucę, żeby przewodu nie uszkodzić. Bo jak pojadę pod kombajn, to mi to wszystko zwieje. A tutaj, jak widzicie, buty są do roboty. Jeszcze nie zrobione. Jak to na polskiej wsi. Już podczepiałem ciągniki, żeby jakby co było szybciej wyruszyć w pole. Tutaj tak ładnie ustawiłem, bo tak ładnie wyglądały, tak? No, a teraz jest tak. I niedługo już mam w pole, 11:19. I mam nadzieję, że dzisiaj poleci 10,5 hektara. Bo jest 7,5 hektara mieszanki i 3 hektary żyta. Także będzie co robić. To pole jest tamto, jeszcze mieszanka gdzie jest? Tam, około. Aha, tam po prawej stronie kiedyś musi jeść. No. I żyto ci zostanie, tak? I żyto. Właśnie patrzę. No, ja bym wytrzymało, ale żyto dodałem, mama mówiła, że koło 7 tam już koło lasu może zaciągać w godzin. Zobaczymy, może to by my pomucili, wejdziemy w żyto. To mówisz, że to dłużej będzie mogło stać? No myślę, bo jak mówisz tam właśnie, no jak tam, no takie tereny są bliżej las, to tego to może i dobrze mówi, nie? No jak chcesz, ja się tam nie rządzę, nie? Bo to na czym ci wszyscy zależy, no wiadomo, że pasowałoby wszystko sprzątać. Tak to my mucić możemy. Za bardzo ziarna nie ma co szukać. No tak, gdzieś 0,6-0,7 wymucone. Zakręcaniu wody tu do tego domu. I tak się zastanawiałem, czy nie był drut położony jakiś, żeby to zaznaczyć. Mieszanki wam powiem, trochę lipa. Tutaj trochę kłosków się nałamało. No. Tutaj jak idzie header, trochę widzicie, kładzie. I trochę kłosków jest. A, wilgotności jeszcze nie sprawdziliśmy.
No ale jak o tej 10 miało 15, teraz mamy 12:30, no to... A pogoda jest taka. Jeszcze wiatr wieje. Także to powinno na spokojnie wszystko wyschnąć. Będę musiał jeszcze na tą wysypać. Nawet kamery nie patrzę, czy dobrze kamera ustawiona. Jak jest, tak jest. Musicie to wytrzymać. Tak będzie źle ustawiona. Sorry, ale nie chcę mi się łączyć z telefonem. No, tutaj kubotkę postawiłem. Najwyżej Pawłowi przejadę, jakby nie było dobrze. Najpierw niech dosypie do pełna do tamtej przyczepy. A potem się zobaczy. Wiecie, co wam powiem? Że o deklu zapomniałem. A nic nie szkodzi, bo dopiero się przyczepa zaczęła sypać. Szypie się. Pogoda ładna, możemy otworzyć. Ale tu chłodem zawiało. Z cyklu sprawdzanie, czy chłodna. Czy nic się z nią nie dzieje. Ogólnie na drugi dzień, jak weszłem tutaj, tak na kolano się zagrzebałem, to była ledwo letnia, no ale wiecie, to mogło akurat od pogody być. Taka warstwa, no to jeszcze nie zdążyło ostygnąć. A teraz jest zimniutkie. Po całości. Kuzyn mi mówi, że jakby miała 18. To by się mogła grzać, a tak to. I w sumie wam powiem, że dobrze, że wymucone. Bo do dzisiaj ta pszenica by stała. A dzisiaj już mamy 6. Na noc dzisiaj i na jutro też na noc zapowiadają deszcze. Także dzisiaj staramy się wszystkie mieszanki
wciachnąć. I żyto. Jakby się udało, no to dzisiaj koniec żniw. Dobra, tutaj. Tutaj koło zabudowań Paweł objechał te kawałki. Teraz jeszcze mu długa prosta została. Długi, prosty kawałek. O. Wiecie, co wam powiem? Powiem wam, że nawet tych trzech przyczep z tych 3 hektarów nie będzie. Masakra. Ciekawe, jak tam inne pola będą sypały. Ale tu jest nieciekawie to pole. Na drugiej przyczepie jest tyle. Pierwsza się jeszcze sypuje. To muszę D55 zaciągnąć 30. Na pole. Pawłowi jeszcze kółko i jeden header został gdzieś. Trzeba dostać? Dosyć. Oleju było. Jest. Paliwo jeszcze by się przydało sprawdzić. Czyż by troszkę mało było? Jeszcze lampką przyświecimy. Spód. Poziom sięgnął dna. Muszę to do tego dokręcić, ile tam jest. Bo to ostatnia, nawet niecałe 3 były z tych 3 hektarów. To strasznie biednie zdobyło. Dosypał mi. Dosypał mi do pełna. No widzieliście, ile było. To była 3. przyczepa. Ta resztka, co tu zastaliśmy z tych 3 hektarów. Teraz wjechał na te 2 hektary. Teraz robię to z sieczkarnią. Teraz słomy się zostanie na polu, też za duże to nie jest. Tylko miałem zobaczyć, czy ziarna leży tam dużo. No bo tutaj trochę na łączeniach się posypało ziarna, a tam jest strasznie dużo takiego połamanego i też jestem ciekawy, czy to header'em zbierze, czy... O, słyszycie, jak sieczkarnia chodzi. Czy header'em to zbiera, czy nie? Jak przyjadę następną przyczepą, to zobaczę, jak to się ma. Jak na razie jedna chmurka przeszła, ale to niebo tak wygląda zachmurzone. Co patrzymy? Patrzymy kłuska. Kurde, z kombajnu to strasznie źle wygląda. To może nie ta strona.
trochę nałamanych jest. Tak samo jak tam. Tutaj strasznie źle to z kombajnu wyglądało. Ale jedynie co wam powiem, no to tak jak się kończy lub zaczyna hedę na tych odgarniaczach jest najwięcej, przynajmniej na tamtym było nasypane, no ale tak to kurde nie ma zając. Widzicie ten las trzciny w ziemniakach? Też muszę z nim porządek zrobić, nie było czasu. Topole, wam powiem, trochę lepiej może sypać, bo jeszcze mu kawałek zostało. Już mamy przyczepę i na tamtej było trochę. Zobaczymy ile na generalnie na trzeciej, na drugiej pełnej z tego pola będzie. Dobra, i to jest z tych 2 hektarów prawie zbiornik na końcu D55. A my teraz mucimy żytko na pionajkę i teraz przyjechałem po drugą przyczepę. Kubota zrzucona, to teraz podlatuję tą, no i tyle było z tego pola tamtego. Dobra, sypie się D55, a biorę kubotę, jadę. A, mogłem się odsunąć. Już trudno. Paweł mi dosypuje trochę do pełności. Dobra. Jest, tylko teraz muszę rozgarnąć. O, to lekkie jest. Już czuć w ręku. Jedziemy się wysypywać. Mamy godzinę 19:35 i jest! Koniec! Kurde, koniec! No i to by było na tyle. Z tych żniw jeszcze wam pokażę, ile jest na przyczepach. Dobra. Druga przyczepa z tego pola wygląda tak. Jest pełniusia. Można powiedzieć, że prawie po brzegi. Nasypana. I trzecia przyczepa. Trzecia przyczepa wygląda tak. Jeszcze do Pawła zerknę w kombajn, ile tego pola wyszło. To wam napiszę, bo jak zjeżdżaliśmy z żyta, było równe 10 hektarów. Jeszcze, o, D55 się pusta została. Jeszcze coś by można było ciachnąć, ale już nie ma co, na szczęście. Nie, piesu? Tak, zgadzasz się? Zgadzasz się z tym. No, było 10 hektarów, jak zjeżdżaliśmy z żyta, tutaj wam napiszę, ile wyszło łącznie. Ile łącznie wymucił dzisiaj i ile wymucił. I tutaj będziecie mieli, ile było tego pola, co te dwie przyczepy są. No i co? Następny film jeszcze będzie z żyta, po tym opublikowany. Myślę, że będzie po tym. A jeżeli się podobało, zostawiajcie kciuki u górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli nie widzieliście tych filmów,
to zapraszam do oglądania. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.